Państwa, otwieram 23. sesję Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Serdecznie witam radnych Rady Miejskiej w Ciechanowcu, pana burmistrza Eugeniusza Święckiego, panią sekretarz i panią skarbnik, radnego powiatu wysokomazowieckiego pana Krzysztofa Gorszyka, witam sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych, witam pozostałych przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Jeszcze pan burmistrz mi podpowiada, że jest obecna pani Agnieszka Brzezińska, przedstawiciel biura poselskiego pani Aleksandry Szczudło. Stwierdzam, że na 15 radnych Rady Miejskiej na sesji obecnych jest 15 osób. W związku z tym obrady dzisiejsze są prawomocne. Państwo radni otrzymali proponowany porządek dzisiejszych obrad. Czy są inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wnioskuję o przyjęcie protokołu z 22 sesji bez odczytania. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania z pracy między sesjami. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Ostatnia sesja miała miejsce 31 sierpnia i od tamtego czasu wydarzyły się następujące sprawy. 2 września odbył się rozpoczęcie roku szkolnego, na którym byłem wspólnie z panią sekretarz. Wszystkie placówki rozpoczęły pracę normalnie, zastosowanie wszelkiego reżimu dotyczącego pandemii. Na dzień dzisiejszy dyrektorzy nie zgłaszali żadnych problemów i szkoły i przedszkole funkcjonuje normalnie. 6 września na terenie muzeum odbył się piknik charytatywny dla Michasia. Zebrano kwotę 58 480 zł i 82 grosze. Jak też odbyło się narodowe czytanie przygotowane przez dyrekcję Ciechanowickiego Ośrodka Kultury i Sportu. W tym miejscu dziękuję pani dyrektor Sylwii Kuczuk-Szymańskiej za świetne przygotowanie tej uroczystości. 8 września ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu. Wpłynęło 8 ofert. Przetarg wygrała firma Primtech na kwotę 41 820 zł. I ta oferta była najkorzystniejsza, bo niektóre były nawet do 200 tysięcy. 9 września odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Winna Stara, Winna Wielki, Winna Chroły oraz ulicy Konopnickiej. Tutaj dziękuję sołtysom wsi Winna oraz panu radnemu Zygmuntowi Kosk za pomoc w przygotowywaniu tego otwarcia i za wszelkie wsparcie podczas tej uroczystości. 10 września złożono wniosek do ministra sprawiedliwości na zakup średniego ratowniczego gaśniczego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu na kwotę 305 tysięcy zł. Jest to właśnie wsparcie pani poseł Aleksandry Szczudło w tej kwestii.
to właśnie było jej takie główne, główna jej pomoc w pozyskaniu tych środków. 11 września ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanowiec. Przetarg ogłoszono na 2 lata. Oferty wpływają, więc na razie rozstrzygnięcia tego przetargu jeszcze nie ma. 11 września podpisano umowę na realizację projektu Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego. Ja wspólnie z panem Michałem Chojnowskim będziemy szkoleni w tym zakresie i zostanie opracowany przez gminy, 20 gminy jest w tym projekcie z województwa podlaskiego. Zostanie opracowany taki plan obsługi inwestora i w gminie będzie pracownik, który będzie wspierał inwestorów, którzy zechcą zainwestować w gminie. 11 września rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i budowę ulicy Sienkiewicza. Przetarg wygrała firma drogowa Gryko Marcin z miejscowości Sowolany. W dniu 16 września została podpisana umowa na realizację tego przedsięwzięcia. Wartość zadania to jest 257 tysięcy złotych, 224 zł. Z tego środki własne 145 tysięcy 981 zł. Ale muszę powiedzieć, już po podpisaniu umowy są problemy z mieszkańcami tej ulicy. Są tacy, którzy są przeciw budowie tej ulicy z różnych względów i już zaczynają się schody. 14 września ogłoszono zapytanie ofertowe na wyposażenie klubu seniora w Ciechanowcu. Jak państwo wiecie, klub seniora został wyremontowany. W tej chwili został ogłoszony przetarg na wyposażenie. Termin składania był do 25 września, wpłynęły 4 oferty i w tej chwili trwa weryfikacja. 18 września ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę nowego samochodu osobowego typu bus 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. I tutaj oferty płynęły, z tego co wiem, 2 na zakup tego samochodu i wkrótce ta inwestycja zostanie zrealizowana. Oczywiście jest finansowana w większej części z PFRON-u. 18 września odbyło się spotkanie z sołtysami w sprawie przekazania funduszu sołeckiego za rok 2021 na zakup samochodu senizacyjnego. I na dzień dzisiejszy wpłynęły 26 wniosków, z tego 20 wniosków jest właśnie przeznaczonych na zakup tego pojazdu. Dziękuję tym sołtysom i tym sołectwom, którzy zdecydowali się na zakup tego samochodu i przekazali środki. Oczywiście pozostałe wnioski będą też weryfikowane, jeżeli chodzi o zasadność. Już w niektórych widzę, że nie są zasadne te wnioski, bo chociażby na przykład ktoś pisze konserwacja czy naprawa lamp oświetlenia, to jest wniosek niezasadny z uwagi na to, że gmina ma podpisaną umowę z firmą, która prowadzi na bieżąco konserwację oświetlenia, jak też naprawę oświetlenia. Tutaj proszę zgłaszać do pana Bogdana Oleńskiego w pokoju numer 9 takie kwestie i nie korzystać ze środków Funduszu Sołeckiego. Nie będę się odnosił do pozostałych, bo jeszcze dokładnie nie przeanalizowałem tych wniosków, ale myślę, że w niektórych przypadkach te wydatki są niezasadne. 21 września ogłoszono zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Termin składania wniosków jest do 30 września i gmina osiągnęła budżet ponad 40 milionów złotych i jest zobligowana ustawą do przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Oczywiście to dotyczy też wszystkich jednostek gminy. Jeśli będzie audytor wyłoniony, to będzie audyt prowadzony we wszystkich jednostkach urzędu. 22 września ogłoszono zapytania ofertowe na wykonanie oraz utrzymanie sieci Wi-Fi w Ciechanowcu. Termin składania ofert do 2 października. To jest to 15 tysięcy euro, które gmina otrzymała w ubiegłym roku właśnie na sieć internetową w mieście. 28 września odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie organizacji pracy szkół. Tutaj szeroko żeśmy omówili funkcjonowanie placówek oświatowych, ich potrzeby, zarówno związane z COVID-em, jak i też bieżącą działalnością.
29 września podpisano umowę przebudowa istniejącego targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec-Brańsk we wsi Zadobrze. Wartość projektu to jest 1 073 520 zł. Z tego dofinansowanie wynosi 683 081 zł. Według założeń tam mają postać wiaty, zadaszone, utwardzone ciągi komunikacyjne, prąd, oświetlenie, sanitariat. 29 września zakończono pracę remontowo-konserwatorskie elewacji budynku synagogi. Państwo widzicie, dzisiaj już jest ona odsłonięta. Widać, jak to wygląda. Wartość tego zadania wynosiło 334 731 zł, z tego środki własne 156 884 zł. 30 września złożono wnioski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli tak zwanej Tarczy 2, o sfinansowanie 5 inwestycji. Szanowni Państwo, wybraliśmy takie, w mojej ocenie, najważniejsze inwestycje, które powinny być zrobione. Ja wiem, że pewnie na wszystkie nie dostaniemy, ale przynajmniej na część. Są to bardzo duże kwoty, ale też chciałbym pokazać przez to, jakie są potrzeby gminy. I pierwsza, w mojej ocenie, taka najważniejsza inwestycja, która powinna być zrealizowana, to jest przebudowa i budowa obiektów wodno-kanalizacyjnych w gminie Ciechanowiec. Jest to inwestycja na kwotę 10 milionów złotych, ponad 10, dokładnie 10 milionów 500 tysięcy. Co ona zakłada? Zakłada budowa stacji uzdatniania wody w Radziszewie Starym, remont stacji w Ciechanowcu, w Sieńczuwo, tak, remont oczyszczalni ścieków, wymiana wszystkich hydrantów, studzienek w mieście, zasów, jeżeli chodzi o kanalizację, przyłączenie wszystkich mieszkańców miasta do kanalizacji, jak też miejscowości Kozarze. I uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej, ponieważ w tej chwili i w mieście, i w terenie są przypadki, gdzie mieszkańcy nie mają wody. Chociażby ostatnio byłem w Radziszewie i się dowiedziałem, że tam też ludzie nie mają wodociągu. Nowodwory, Kostuszyn, w Ciechanowcu ulica, uliczki przy ulicy Uszyńskiej nie mają wodociągu. Także tutaj ta pozyskanie tych środków dla mnie jest najważniejszą rzeczą i myślę, że tą sprawę dotyczącą kanalizacji wody czas najwyższy unormować. I mam nadzieję, że pozyskamy te środki. No jeśli nie, no to będziemy musieli posiłkować się własnymi i uzupełniać te brakujące właśnie sieci, o których mówiłem. Kolejna inwestycja to jest budowa mieszkań socjalnych. Wartość wniosku jest 6 milionów złotych. Mamy w tej chwili przygotowane 2 działki w mieście, na których mogłyby te mieszkania powstać. Tam są planowane mieszkania 38 i 48 metrowe. Pani Aniu, 16? 38 wszystkich mieszkań, tylko wiem, że tam jest podział na mniejsze i większe. Przebudowa stadionu miejskiego i ośrodka sportu i rekreacji, to jest wartość 8 milionów złotych. Wymiana oświetlenia w gminie Ciechanowiec, 1100 lamp i 50 zegarów, to jest 920 tysięcy złotych. I remont szkoły w Łępicach i w Ciechanowcu, 5 milionów. Takie wnioski dzisiaj zostaną wysłane do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I 30 września za pośrednictwem wojewody złożono wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przebudowę budynku w miejscowości Koces Chaby ze zmianą funkcji na pomieszczenia związane z opieką społeczną pod nazwą Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne wraz z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. Niezbędną infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. W ramach projektu przewiduje się opiekę dla 15 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym w ramach dziennego pobytu oraz 2 osób niepełnosprawnych w ramach pobytu całodobowego.
W tej chwili mamy na przykład na wodociągach mieszka jedna osoba na wózku inwalidzkim i niestety tamte warunki są fatalne, a takich osób w gminie, które trzeba objąć opieką, jest niepowracalnie bardzo dużo. Dlatego też ten budynek szkoły w Schabach pięknie wpisuje się właśnie w taką działalność i wartość tego wniosku to jest 2 520 303 zł i tutaj, proszę Państwa, jest on sfinansowany w 100%. W 100% z programu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Będziemy mieli zagospodarowany obiekt, teren, oczywiście o ile ten wniosek uzyska pozytywną ocenę. Dokumentacja jest zrobiona i wniosek jest złożony. Szanowni Państwo, od 1 września trwa powszechny spis rolny. Tak może w skrócie powiem. Państwo możecie tego spisu dokonać się na stronie internetowej w domach. Jeśli ktoś z Państwa nie ma dostępu do internetu, zapraszamy do urzędu. Numer wewnętrzny 29. Można umówić się z pracownikiem i przyjść do urzędu i taki spis zrobić. Bądź czekać na rachmistrza, który Państwa odwiedzi. I Szanowni Państwo, od jutra uruchamiamy aplikację Lupę służącą do obsługi zgłoszeń i komunikacji urzędu z mieszkańcami. Aplikacja zapewnia prostą, dwustronną komunikację. System działa na stronie internetowej oraz aplikacji mobilnej. Poprzez aplikację mieszkańcy mogą zgłaszać różne problemy, jak i również urząd wysyłać będzie komunikaty do mieszkańców. Możliwy jest też podgląd harmonogramu odbioru odpadów, jak też wszelkie inne informacje, które Państwo chcecie zgłaszać do urzędu i urząd do Państwa. Oczywiście te aplikacje ustawiamy na telefonie komórkowym, o ile Państwo macie internet bądź komputerze stacjonarnym w domu. I wszystkie informacje na temat tej aplikacji będą od jutra dostępne na stronie Urzędu Miasta. Jeśli będą jakieś problemy z instalacją tej aplikacji, to też zapraszamy do urzędu i pracownicy Państwu pomogą. Myślę, że to będzie taka łatwa, szybka komunikacja ze wszystkimi mieszkańcami. Będzie wtedy może mniej tych problemów, mniej pytań i Państwo będziecie na bieżąco informowani o wszelkich sprawach. Trwają również prace nad przygotowaniem wniosku do programu Maruch Plus na przystosowanie pomieszczeń na żłobek. Dopiero pracy Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku został złożony jeden wniosek na prowadzenie jednej grupy żłobka. Natomiast to jest nowy program, z którego możemy pozyskać 1 000 000 zł na adaptację pomieszczeń lub rozbudowę żłobka. Niemniej jednak, patrząc na zasoby lokalowe w Ciechanowcu, no tutaj wczoraj na jednej z komisji tu zasygnalizowałem radnym, ale jeszcze chciałbym też poznać opinię pozostałych, czy nie warto zaadoptować, powiedzmy, parter szkoły podstawowej w Ciechanowcu na żłobek i ten 1 000 000 zł przeznaczyć na remont tego budynku na żłobek. Oczywiście, jeśli żłobek nie będzie funkcjonował po realizacji projektu po 2 latach, te pomieszczenia będą pięknie wyremontowane, gotowe do działania szkoły podstawowej. Oczywiście internet, który tam jest, to nie jest docelowo na stałe. Starosta ma zamiar rozbudowywać internet przy zespole szkół. W związku z tym wcześniej czy później młodzież stamtąd wyjdzie i 2 piętra, które nam i tak zostają, to wystarczające są na utrzymanie klas 1-3. W tej chwili 1-3 klas jest 7 oddziałów, zerówki 2, więc zupełnie to wystarczy. Kolejna sprawa. Złożono dzisiaj wniosek, już pojechał właśnie przed sesją wniosek na stację uzdatniania wody w Radzisze Wiesieńczuch. To jest jakby druga możliwość pozyskania środków na budowę stacji w Radzisze Wiesieńczuch, bo ja nie wiem, czy my dostaniemy z COVID-u, czy dostaniemy tu. A chciałbym tę stację rzeczywiście wybudować, żeby ta woda miała odpowiednią w końcu jakość. Jest to wniosek na 3 700 000 zł. Otrzymać możemy maksymalnie 2. Jeśli otrzymamy te 2, to 1 700 000 niestety, ale musimy zrealizować ze środków własnych. Także też ten wniosek dzisiaj właśnie zostaje złożony. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do sprawdzenia?
Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje między sesjami nie wpłynęły. Czy radni zgłaszają interpelacje bądź zapytania w tej chwili? Również nie widzę. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Witam radcę prawnego pana Przemysława Szczepanowskiego, który was radzą wsparcie. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr 117 łamane przez 18 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Cielanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wysokomazowieckiemu. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, uchwała jest krótka. W uchwale dokonuje się zmian paragrafu pierwszego, który był podjęty w lutym tego roku. Ten paragraf mówił o tym, że z budżetu gminy Ciechanów w 2020 roku udziela się pomocy finansowej powiatowi wysokomazowieckiemu na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Z uwagi na to, że chcemy w tym roku zmniejszyć deficyt, o czym będzie mówiła kolejna uchwała, te środki powiatowi nie będą przekazane, będą prawdopodobnie w przyszłym roku. W związku z tym ten paragraf w tej uchwale został uchylony. Natomiast następny paragraf, który mówił o pomocy w zakresie utrzymania łącz stałych dzierżawy komunikacji i geodezji, pozostaje w mocy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Przewodniczący Komisji o przedstawienie opinii Komisji. Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Komisja Budżetu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Cielanowcu z dnia 30 września 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 117 łamane przez 18 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Cielanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wysokomazowieckiemu. Podstawa prawna, paragraf 1. W uchwale nr 117 łamane przez 18 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Cielanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wysokomazowieckiemu uchyla się paragraf 1. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ciechanowca. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6, podpunkt 2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zmiana jest dość duża, ponieważ ona powoduje zmniejszenie istniejącego deficytu o 2 500 000. I mam tu na myśli planowane do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Jak Państwo wiecie, w lipcu ten deficyt został zwiększony o 1 000 000 i planowany kredyt miał wynosić 3 miliony. W tej chwili zmniejszamy ten kredyt do kwoty 500 tysięcy, o ile zajdzie potrzeba jego zaciągnięcia, ale to jeszcze za wcześnie, żeby stwierdzać, jak będzie na pewno. Po tych zmianach zadłużenie gminy na koniec roku, planowane wcześniej w kwocie 9 980 000, wynosić będzie 7 480 000. Zmniejszenie deficytu możliwe było dlatego, że wprowadzamy do budżetu środki otrzymane w sierpniu na rachunek bankowy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jest kwota 1 444 733 zł.
Zmniejszamy planowane dotacje dla powiatu, o czym wcześniej mówiłam, to była kwota 959 tysięcy złotych. Zwiększamy środki, wprowadzamy środki stanowiące refundację wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2019 roku, ponad 79 tysięcy. Wprowadzamy do budżetu środki 7 tysięcy, jest to wycofane z Banku Spółdzielczego udziały, które to dokonało się w wyniku zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ponadto wprowadzamy 300 tysięcy w środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu strażeckiego dla OSP w Ciechanowcu. Wniosek o dofinansowanie został złożony. Środki własne gminy wynosić będą 5 tysięcy złotych. Wprowadzamy do budżetu środki unijne na tzw. projekt miękki. Ponad 338 tysięcy na realizację przez przedszkole też projektu pod nazwą Przedszkole Pełne Możliwości. Tutaj środki własne gminy stanowią kwotę 7636 zł. Ponadto dokładamy do środków już przyznanych nam przez Wojewódzki Fundusz i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu z pokryć dachowych. Jest to kwota z budżetu gminy 7 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Przewodniczący Komisji o przedstawienie wyników komisji. Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w budżecie. Komisja Budżetu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany w budżecie. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżecie. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w takim razie czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Podstawa prawna. Paragraf 1, ustęp 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1. Ustęp 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustęp 3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi. Punkt 1. Dochody ogółem w kwocie 43 125 246 56 groszy, w tym bieżące w wysokości 36 103 461 zł 64 grosze. Majątkowe w wysokości 7 021 784 zł 92 grosze. Punkt 2. Wydatki ogółem w kwocie 45 297 661 zł 52 grosze, w tym bieżące w wysokości 32 280 535 zł 65 groszy. Majątkowe w wysokości 13 17 125 zł 87 groszy. Ustęp 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 172 414 zł 96 groszy, którego źródłem pokrycia będą. Punkt 1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 402 803 zł 55 groszy. Punkt 2. Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101 472 zł 10 groszy. Punkt 3. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 668 139 zł 31 groszy. Paragraf 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 242 414 zł 96 groszy oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 070 000 zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 5. W uchwale nr 103/16/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2020 paragraf 7 otrzymuje brzmienie: limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na punkt 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 950 000 zł. Punkt 2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500 000 zł. Punkt 3.
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 600 000. Paragraf 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 6. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Informacja na temat współpracy gminy Ciechanowiec w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz wsparcia finansowego działalności zawodowej tych podmiotów. O przedstawienie informacji proszę Pani Sekretarz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, plan współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 20 listopada 2019 roku. Nie zakładano wtedy COVID-u i pandemii, w związku z tym ten plan w tym roku no, niestety nie był realizowany zgodnie z założeniami, tak jak było to w nim zapisane. Zostały podjęte znaczne ograniczenia w jego realizacji. To nie tylko u nas, ale tak w całej Polsce jest i to uważam uzasadnione. Była współpraca jedynie z Klubem Sportowym Unia, gdzie zostały przeznaczone środki, jak też drobne kwoty z środków funduszu alkoholowego. Natomiast takich innych szczególnych działań w tym zakresie nie było. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionej informacji? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do realizacji punktu 8. Informacja o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na 2020 rok. Proszę Pana Burmistrza o przedstawienie informacji. Szanowni Państwo, myślę, że tutaj Radni macie ten materiał dosyć szczegółowo zapisany. Z podaniem wszystkich kwot, terminów. Niemniej jednak ja pozwolę sobie jeszcze omówić. I tak po kolei te zadania inwestycyjne, które były zaplanowane na ten rok, wyglądają następująco. Modernizacja stacji zadania wody we wsi Radziszewo-Sieńczu. Zostało to zrealizowane dzisiaj. Wniosek poszedł, prawda, bo w zadaniach mieliśmy tylko opracowanie wniosku i przygotowanie dokumentacji. Budowa ulicy Szerokiej została, jest w trakcie, już jest zrealizowana na dzień dzisiejszy, ponieważ już jest zgłoszenie do odbioru. Państwo radni macie w trakcie realizacji, już jest zrealizowana. Przebudowa ulicy Konopnickiej zrealizowana. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska zrealizowana. Winna Stara, Winna Wilki, Winna Chrowy zrealizowana. Przebudowa drogi gminnej miejscowości Zadobrze w trakcie realizacji. Z dużymi problemami jeszcze. Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w trakcie realizacji. To zadanie tak naprawdę nie zostało jeszcze rozpoczęte, ale wykonawca z końcem września miał już tam wejść i na pewno to zostanie zrealizowane w tym roku. Podobnie ulica Wojska Polskiego jest w trakcie realizacji. Odwodnienie drogi gminnej w wsi Koce Schaby w trakcie realizacji. Rozbudowa drogi gruntowej w Kosiorkach zakończona. Chodnik na Wierzbowej będzie w trakcie realizacji z ulicą Pińczowską. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej Dobczyn zrealizowane. Wykonanie dokumentacji dróg gminnych i ulic Przybyszyn, Wojtkowice Glinda, Ciechanowczyk, Dąbczyn, już była mowa, zrealizowane, Spółdzielcza Sienkiewicza Armii Krajowej, częściowo już jest zrealizowana, częściowo jeszcze w trakcie realizacji. Tam jest w tej chwili chyba tylko jedna ulica, która nie jest skończona, to jest ulica Armii Krajowej. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych, zadanie w trakcie realizacji w zależności od potrzeb. Dostosowanie pomieszczeń budynku gospodarczym na toaletę publiczną. Cały czas czekamy na decyzję konserwatora zabytków. W momencie uzyskania pozytywnej decyzji zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na realizację tego zadania. To chyba jedno zadanie, które może być
do końca nie jest realizowane w tym roku z powodu być może negatywnej opinii konserwatora. To jest jedyna przeszkoda, która może wystąpić. Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika. Zadanie zostało zrealizowane. Modernizacja pomniejszych budynku przedszkola w Ciechanowcu zrealizowane. Zakup samochodu do dowożenia uczniów. Zadanie w trakcie realizacji, jak żeście Państwo słyszeli z mojego sprawozdania, już jest po przetargu. Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie jest w trakcie realizacji po przetargu. Także to zadanie też zostanie zrealizowane w tym roku. Uruchomienie klubu seniora, zadanie w trakcie realizacji, czyli jest to, klub jest po remoncie, w tej chwili jest zapytanie ofertowe na wyposażenie i na pewno to zadanie zostanie zrealizowane w 100%, bo działalność klubu będzie mogła dopiero nastąpić od 1 stycznia, gdzie na działalność klubu ubiegamy się o kolejne środki, bo to tylko było na przygotowanie pomieszczeń. Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Ciechanowca. Ulica Sosnowa, Klonowa, Świerkowa, Uszyńska, Kuczyńska, Drochicka, Spółdzielcza, Wojska Polskiego, Szeroka i Konopnickiej. Zadanie częściowo w trakcie realizacji, bo te ulice, które się budują, to media te są robione na bieżąco. Pozostałych dotyczy to też dokumentacji, ale do większości tych ulic dokumentacja też już jest przygotowana i tutaj to, co Państwu mówiłem, te środki, które, o które ubiegamy się, starczy dwa, będą realizowane, jeśli otrzymamy te zadania, na które mamy dokumentację. Modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wniosek, znaczy zadanie nie będzie realizowany, ponieważ wniosek nie uzyskał pozytywnej akceptacji. Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własnych budynkach należących do gminy. To zadanie jest w trakcie realizacji. Montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów w budynkach mieszkalnych położonych na gminie Ciechanowiec dla mieszkańców. Wniosek cały czas czeka na ocenę merytoryczną. I z tego, co wiemy, zostanie ten wniosek już rozstrzygnięty w październiku. Wtedy dowiemy się, czy gmina otrzymała dofinansowanie, czy też nie. Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego, ulicy Sosnowa, to już jest zrealizowane. Zadanie Państwo macie w trakcie, ale to jest zrealizowane. Wykonanie elewacji na budynku dawnej synagogi zrealizowane, modernizacja stadionu miejskiego w Ciechanowcu, zadanie jest zrealizowane, przetarg został rozstrzygnięty i jeżeli chodzi o te zadania, to jest wszystko. Dodatkowo jeszcze jest realizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej, ale to jest zadanie realizowane z budżetu szkoły podstawowej w Ciechanowcu. I chyba, jeżeli chodzi o te zadanie inwestycyjne, to na dzień dzisiejszy z grubsza chyba było wszystkie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionej informacji? Proszę bardzo, panie radny. Jeszcze niedawno daliśmy do użytku ulicy Korobnickiej. Tam jest wykonane oświetlenie od ulicy Polskiej do Pińczowskiej. Mieszkańcy pytają, czy będzie wykonane w bliższym czasie oświetlenie tej odnogi 200-metrowej z Kostki i do ulicy Wierzbowej. Dokumentacja na budowę ulicy Konopnickiej była sporządzona jeszcze przed naszą kadencją i w tej dokumentacji nie było w ogóle oświetlenia. To oświetlenie, które jest przy ulicy Konopnickiej, to jest stare oświetlenie i ono nie było robione przy realizacji tego zadania. Natomiast jeśli wiem, że mieszkańcy złożyli podanie, jeżeli chodzi o tą odnogę na oświetlenie tej uliczki, jeżeli Państwo przyjmiecie to zadanie w budżecie na 2021, to może być zrealizowane. Oczywiście w ramach posiadanych środków. To chciałem zaznaczyć, że takich uliczek w mieście jest sporo, które nie są w tej chwili oświetlone. Chociażby ulica od ulicy Ralkowej do ulicy tej Uszyńskiej. Też są domy i też oświetlenia nie ma. I takich miejsc w mieście to niestety jest bardzo dużo. Dlatego też wszystkie nowe projekty, które są robione już całą infrastrukturą. Tamten projekt był złożony do Funduszu Dróg Samorządowych na pozyskanie tylko wykonania samej ulicy. Niestety w dokumentacji nie było projektu na oświetlenie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zadać pytanie?
Dziękuję, nie widzę. W takim razie przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Interpelacje, które radni nie wykonały. Zapytań również nie było. W związku z tym przystępujemy do kolejnego punktu. Sprawy różne, wnioski. I tak, do Rady Miejskiej w Cielanowcu wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wydarzenia opinii o przedłożonej przez burmistrza Cielanowca informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. I odczytam tą opinię. Uchwała nr 2.00320/55/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez burmistrza Cichanowca informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. Podstawa prawna. Skład orzekający w osobach: przewodnicząca Agnieszka Gierasimiuk, członkowie Paweł Gałko, Katarzyna Gawrońska. Uchwała co następuje. Opiniuje pozytywnie przedłożoną przez burmistrza Cichanowca informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. Uzasadnienie. Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdawczości budżetowej oraz informacji opisowej o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Agnieszka Gierasimiuk. Do wiadomości wpłynęły również dwa pisma. Pismo pani Darii i Patryka Fiedoruk z ulicy Armii Krajowej 5 w Cichanowcu dotyczące zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Cichanowiec na rok 2021 na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz pismo Katarzyny i Dariusza Komar z ulicy Wierzbowej dotyczące naprawy nawierzchni drogi. I to by było wszystko, co wpłynęło do Rady Miejskiej. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny był pierwszy. Głos. Ja mam takie pytanie, Panie Burmistrzu. Pan wspominał, że ma być kasa w gminie, jeśli chodzi o wpłaty, bo bank sobie nalicza dużo prowizję za te wszystkie wpłaty, to jak z tą sprawą? Druga rzecz to, czy Wydział Komunikacji będzie tak funkcjonował, bo miał funkcjonować 3 dni, czy 4, a teraz są 2, jak w przyszłości, czy coś Panu wiadomo w tym temacie? Co dalej z gazyfikacją miasta? Może coś Panu wiadomo więcej na ten temat? I mam pytanie, czy już zapadła ostateczna decyzja, jeśli chodzi o wielkość rozbudowanego zalewu w Cichanowcu? Dziękuję. Dziękuję. Może od razu. Szanowny Panie Radny, kasa. Tutaj Pani Sekretarz jest w trakcie zbadania od strony prawnej i właściwego za, znaczy właściwego funkcjonowania kasy w urzędzie. I w tej chwili jest zlecone zadanie przygotowanie tego biura podawczego w takim zakresie, żeby on bo zabezpieczało tę kasę i wkrótce ono będzie. Natomiast jeżeli o samo funkcjonowanie kasy, oczywiście jak najbardziej jestem za tym, żeby Państwu ułatwić i też może ograniczyć koszty związane z wpłatami zarówno za śmieci, czy podatku. Niemniej jednak my musimy się do tego przymierzyć od strony prawnej, tak żeby to wszystko było zgodnie z prawem. Także tyle. Natomiast jeżeli chodzi, kolejna sprawa to była gaz. Jeżeli chodzi o gaz, po 5 października pani Aleksandra Szczudło zorganizuje spotkanie z mieszkańcami i wszelkie szczegóły dotyczące tej gazyfikacji wspólnie z prezesami, dyrektorami PSG Państwu wyjaśni. Ja nie chciałbym tutaj dzisiaj czegokolwiek mówić na ten temat, bo może powiem źle. Dlatego też wolałbym, żeby to padło z ust osób, które na ten temat posiadają większą wiedzę. Jeżeli chodzi o zalew, rzeczywiście były starania o to, żeby ten zalew był wielkości co najmniej 40 hektarów.
Niemniej jednak po usilnych staraniach pana starosty i innych osób w tym zakresie ministerstwo nam odpowiedziało, że powinniśmy brać to, co jest w tej chwili, ponieważ wszelkie prace i założenia już w dokumentach na ten rok zakładają zalew 7-hektarowy i Wody Polskie na ten cel mają przeznaczone środki na ten cel, na wykonanie dokumentacji takiego zalewu 7-hektarowego w tym roku. I w tym roku ma być to zrealizowane. I ja osobiście dzwoniłem do pana dyrektora Kosteckiego, do Wód Polskich, do Lublina. Powiedziałem, że nie chcemy, żeby zmarnować tej sytuacji, nawet tego 7-hektarowego zalewu i poprosiłem, żeby już rozpoczęli w tej kwestii pracę. Wydział Komunikacji, tak, oczywiście pracuje, tak jak pracuje w tej chwili dwa dni. Jest pani sołtys z Malca? Nie macie. Pani sołtys z Malca wygrała konkurs na to stanowisko i pani sołtys będzie pracować tam od 1 października. I będzie pracować z tego co przekazuje pan starosta, 4 dni w Ciechanowcu i 1 dzień w Wysokiej. I w tej chwili pani sołtys jest na szkoleniu w Wysokiem, tam w Biurze Komunikacji i się uczy. Wszystko, tak? Proszę bardzo. Dziękuję. Pani Radna Koc. Panie Burmistrzu, Pani Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Głębicach, jak również wszyscy nauczyciele, uczniowie i rodzice chcieli podziękować za otrzymane laptopy, które Pan dowiózł osobiście do szkoły i serdecznie za to dziękują. To pierwsze. I Panie Burmistrzu i Panie Przewodniczący, Ksiądz Proboszcz z Winnej Poświętnej, serdecznie dziękuję za udział w dożynkach parafialnych w naszym kościele. To my przede wszystkim z Panem Przewodniczącym bardzo dziękujemy, bo byliśmy bardzo mile zaskoczeni całą uroczystością, która była naprawdę bardzo fajnie i profesjonalnie przygotowana, bo dzień wcześniej byłem na diecezjalnych i to, co było w Winnej, to niczym się nie różniło od diecezjalnych, a nawet w pewnym momencie było chyba nawet i lepiej. Ale to już to jest tylko moje zdanie. Natomiast jeżeli chodzi o laptopy, to tutaj nie ma za co dziękować, dlatego że to jest obowiązek organu prowadzącego utrzymywać szkoły i zapewnić im właściwie funkcjonowanie. Tych laptopów jeszcze powiem, będzie jeszcze więcej, będzie głównie teraz w szkołach w Ciechanowcu, bo mamy już kolejny program, gdzie szkoła w Ciechanowcu otrzyma mobilną pracownię internetową, 16 laptopów, tablicę interaktywną, jak też będą szkolenia dla nauczycieli. Także już myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o tą taką technologię informacyjną w placówkach oświatowych poza przedszkolem, powiem, że pani dyrektor z przedszkola chce jeszcze laptop, dostanie na pewno wkrótce, obiecuję to publicznie, że proszę się więcej mnie nie upominać. Natomiast także tutaj, jeżeli chodzi o Łębice, mam nadzieję, że w tej chwili już pani dyrektor wystarczająca liczba tych laptopów jest w szkole. Nie słyszę pani dyrektor. Zadowalająca czy wystarczająca? Zadowalająca. No dobrze. Ale nie mieliście wcale nic. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Ja również chcę podziękować dla księdza proboszcza, że mogą uczestniczyć w tych uroczystościach, bo były naprawdę przygotowane profesjonalnie i były bardzo fajne. I takie już w kościele to pan burmistrz i ja już byliśmy zaskoczeni w ogóle już wręczeniem koszy i podziękowaniem, że tam w ogóle byliśmy. My dziękujemy za to, że mogliśmy być. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? Proszę Panie Radny. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Ja mam taki apel, chociaż wczoraj wiele z Panem Burmistrzem dyskutowaliśmy, ale wszystkich problemów nie omówiliśmy. Problem szeroki, folie rolnicze i są firmy, które zbiorą folię z tak zwanych baloków białą, natomiast ta przemysłowa folia, którą są nakrywane kopce kiszonkowe, zalegają w tych dużych gospodarstwach, rolnicy mają wielki problem. Ja wiem, że pan burmistrz w tej chwili nie rozwiąże tego problemu, natomiast czasami jest wysłuchany głos i wołającego na pustyni. I ja może nie tytułuję się tym głosem wołającego na pustyni, natomiast alarmuję.
że będzie ta folia zalegać w lasach, w jakichś tam wykopach i tak dalej. Może przez, nie wiem, izby rolnicze, może przez Związek Gmin Wiejskich, może przez naszych parlamentarzystów. Winniśmy nagłośnić tę sprawę, bo w przyszłości, no niestety, wiemy ile lat folia będzie się rozkładać. A przede wszystkim dbając o to środowisko, to będzie leżała w lasach i to już ma miejsce, natomiast w przyszłości będzie tego więcej. Poruszę drugi temat. Jak wiecie Państwo, jestem przedstawicielem ludu i tutaj w gminie i w banku. To co kolega Koc Krzysztof zapytał, ja może to określę takim problemem chwilowym. Był taki okres, że przychodzą ludzie, a korzystają ludzie z tego, przeważnie starsi, opłaty za śmieci, opłaty za wodę, przyszli do banku, bo młodzi sobie radzą przez internet, natomiast starsze społeczeństwo zaszli do banku i w pewnym momencie zabrakło w banku kwitków, które z całym szacunkiem pieczętowała gmina i nosiła do banku. Kiedy opłaty w banku weszły, gmina przestała kwitki donosić, nie zawiadamiając pracowników banku. To pracownicy banku dowiedzieli się od petentów i na bieżąco te panie zaczęły pisać odręcznie, bo wielu starszych ludzi no, ma dylemat z wypełnieniem tego kwitka. Ja akurat przygotowałem się dzisiaj i mam te kwitki. Na dzień dzisiejszy sytuacja się ustabilizowała, bo bank zrobił już pieczątkę, ta pani już nie pisze, tylko kwitki pieczętuje, jest to usprawnione. Natomiast było kilka dni, że pracownicy banku kazali iść. To było w pierwszym momencie przez pracowników nieświadome, bo akurat nie było konsultacji z góry do gminy. Gmina odsyłała do banku, a ludziom no niestety nerwy niektórym puszczały i obrywało się tej pani, która siedzi w okienku i tych ludzi obsługuje. Uważam, że to powinno być z góry dopięte, żeby ci ludzie nie byli zdeinformowani, a obsłużeni tak jak się należy. Dziękuję. Panie radny, pierwsza rzecz folia. Myśmy na stronie urzędu podali dużo wcześniej kilka telefonów, gdzie folię można byłoby ewentualnie zbyć. Ja nie wiem, czy te folie ci przedsiębiorcy odbierali przemysłową, czy też nie. Tam były podane telefony. Oczywiście odbór folii od rolników nie jest zadaniem gminy. Zadaniem gminy jest ewentualnie pomóc i wesprzeć Państwa w poszukaniu możliwości zbycia tej folii. No, wszyscy Państwo doskonale się orientujecie, jaka jest sytuacja i ja tu w tym momencie, tak jak Pan Radny powiedział, tego problemu z dnia na dzień nie rozwiążę. Problem jest nie tylko folii, jest w ogóle ogólnie problem śmieci w gminie, w lasach szczególnie. Jak też wielu innych kwestii, chociażby pozarastanych rowów przy Państwa posesjach. Ja taką prośbę, żeby wszystkim lepiej się żyło i lepiej mieszkało, to naprawdę ja nie widzę problemu, żebyście Państwo przy tych swoich posesjach posprzątali śmieci z tych rowów czy lasów, czy też wykosili te rowy. Ja wiem, że to jest zadanie gminy. Wiem jak najbardziej, ale Państwo znacie sytuację, jaka jest w gminie i myślę, że wspólnie wszyscy moglibyśmy doprowadzić do tego stanu, żeby rzeczywiście ta gmina i te drogi wyglądały jak należy. Bo ja widzę, jak wczoraj jechałem na przykład, widziałem przy niektórych polach fajnie wykoszony jest, a następna posesja jest pozarastana. No niestety przedsiębiorstwo FARE nie zdąży wszędzie, a gmina też nie ma wystarczających środków, żeby te kwestie rozwiązać. Natomiast jeżeli chodzi o opłaty, szanowny panie radny, pokwitowania bloczki kupowała gmina. Więc to ja podjąłem decyzję, że to jest zadanie banku, nie gminy.
bank pobiera opłaty od mieszkańców, a gmina ponosiła jeszcze koszty za zakup druków. Takie rzeczy nie może być. I kiedy pan prezes do mnie zadzwonił, poinformował przez telefon, że wprowadza 2,50 za przelewy za śmieci, to ja powiem, że byłem sam zbulwersowany. I nawet panu prezesowi wskazałem, gdzie można poszukać w banku oszczędności. I ja to widzę. Jeżeli ja wprowadziłem oszczędności w gminie, to samo można zrobić w banku. A naprawdę można. I bank będzie funkcjonował tak, jak należy. Dzisiaj obwinianie pracowników gminy, że nie wypełniają druków, no to panie radny troszeczkę i panie przewodniczący, to przesada. To może ja wprowadzę w takim układzie też opłaty dla banku za to, że pracownicy druki wypełniają. Gmina nie pobierała żadnych środków, a wręcz przeciwnie, ponosiła z tego tytułu koszty, a bank zarabia. Stąd też tak wyszło, jak wyszło. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę. W związku z tym, że wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad, zamykam obrady 23. sesji Rady Miejskiej. Dziękuję za udział.